Dzień dobry wszystkim. Chodźcie, chodźcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Aga też wita. Nie słyszę, czy się przywitała, czy nie. Dzisiaj... Przywitałam. Chciałam ją wyciągnąć do siekierek, ale powiedziała, że po wczorajszej tyradzie nie ma już sił żadnych siekierek. To wyciągłam ją do lasu, co by nie jęczała później, że ona jest chora, że to nie będzie miała siły ani czasu jęczeć. Jesteśmy tutaj w mojej wsi na wodospadzie i to jest taki niezwykły moment, bo można tutaj poobserwować, jak ta woda kaskadowo spływa. Dlaczego niezwykły? Słuchajcie, bo ta woda tutaj normalnie nie płynie. Jak jest niski stan wody, to ona jest kierowana tam odnogą na elektrownię. Tutaj mamy trzy mosty. Tu jest pierwszy, jadąc od Kostrzyna, środkowy, i na trzecim moście jest, bądź na pierwszym od wsi, to zależy, z której strony się człowiek ustawi. Ale tam jest właśnie elektrownia i jak stan wody jest niski, cała ta woda idzie tam i tutaj nie płynie. Na środku zrobiła się już taka łacha piaskowa, wyspa, i ta woda dosłownie tylko tutaj stoi, zalega, kiśnie. Kiedyś, jak byłam jeszcze dzieckiem, to tutaj było kąpielisko i kąpaliśmy się. Teraz już to jest zaniedbane, tutaj się nikt nie kąpie, wszyscy jeżdżą na jezioro Pożwirowe w Kaleńsku bądź gdzieś na inne jeziora. Tutaj obok jest drugi mostek i też sączy się woda przez niego. Jeszcze w tamtym tygodniu płynęła żwawo, dzisiaj już ta woda zaczyna opadać, już stan wód tutaj maleje i tylko się sączy. Ten mur, który widzicie, to jest pozostałość po młynie, który tutaj się znajdował. No ale niestety po II wojnie światowej, on w czasach II wojny światowej został tutaj uszkodzony, uległ zniszczeniu i po wojnie został rozebrany. Cegła poszła na Warszawę. Pstryk i jesteśmy w lesie. I w tym momencie pozdrawiam tutaj Artura z Gdańska, nauczyciela geografii w szkole podstawowej i nie tylko, bo również w klasach maturalnych. Artur, pozdrawiam cię. Wielki miłośnik geografii, nasion, drzew i lasu. Także tutaj, Artur, pozdrawiam bardzo serdecznie. Las sosnowy. Co mnie ostatnio rozśmieszyło, jak właśnie Artur opowiadał, i nie tylko Artur, że dzieci w podstawówce nie znają podstawowych gatunków drzew. To jest niestety straszne, ale prawdziwe. Nie wiedzą, skąd pochodzi mleko, nie wiedzą, skąd pochodzi ziemniak, nie wiedzą podstawowych rzeczy. Tutaj akuratnie jest dosyć młody las i on teraz jest przecinany. Tutaj jest robiona papierówka. Każde drzewo, wbrew pozorom, ma swoją nazwę. Są żerdzie, jest papierówka, jest gałęziówka. No gałęziówka to jest, jak jest z rąb, robi się, pozyskuje się drewno z gałęzi poobcinanych, to jest gałęziówka. Są metry, są wałki, są kloce, jest drzewo tartaczne. Także ho, 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 asortyment szeroki. Ale ciekawostka. Wielu z was na pewno wie, ale wielu nie wie, jak obliczyć wiek drzew, idąc sobie tak o polesie. Można na podstawie tych takich sęków, które są, to są korony, które później się co roku wybijają wzwyż, i na podstawie takich koron można obliczać lat. Ale to jest łatwe do pewnego momentu, dopóki młode drzewo ma wszystkie korony, ale później się spałuje drzewo w procesie jego wzrostu, to znaczy obija się te gałęzie, żeby ono szło w górę, żeby było gonne, nie ciągło tutaj na boki, i te korony zanikają. Ale po ścięciu, zobaczcie, tutaj są takie kręgi na drzewie, bardzo widoczne, i to się nazywa słoje. Jeden taki krąg, słój, to jest jeden rok życia drzewa. I tutaj bardzo łatwo można na tej podstawie obliczyć wiek. Ale jaki zapach jest. Zapach jest niesamowity. Tutaj się uwalniają teraz wszelkiego rodzaju olejki eteryczne. Te białe kropelki, które tutaj, o, tu są widoczne, to jest żywica. Żywica, która naturalnie znajduje się w drzewie.
I była ona kiedyś bardzo pozyskiwana w naturalny sposób z drzew. Jest to proces też długi. Dzisiaj już się chyba w Polsce nie pozyskuje żywicy, ale kiedyś pozyskiwano ją na dużą skalę i tak naprawdę we Francji to mi się zdaje, że chyba była od IV czy od V wieku już pozyskiwana ta żywica. W Polsce zaczęto ją pozyskiwać chyba z tego, co pamiętam, w wieku XIX, jakoś tam XVIII-XIX, ale z świerków. Dopiero na początku XX wieku zaczęto pozyskiwać z sosny i tak naprawdę z sosny żywica była najlepsza. Chyba. Pamiętam jeszcze czasy żywicowania i tutaj teraz do Artura. Artur, zobacz, co tu stoi. Panie Arturze, oczywiście ja to typowa blondynka, przepraszam, miałam też pana pozdrowić, chciałam pana pozdrowić, ale oczywiście zabrakło mi słów, bo wsłuchałam się w Renię. No. Także pozdrowienia też dla ciebie i od Agnieszki, również dla wszystkich innych osób oglądających. Tak. Tutaj jest sosna, która ma już nawet nie wiem ile lat i na niej zachowała się spała żywiczna. We Francji robiono coś takiego, że odkrywano tylko niewielki płat kory, robiono duże nażłobienie i tam podstawiano kubek. W Polsce wymyślono taką metodę, że robiono spałę takiej właśnie długości, pionową i tutaj nożem, specjalnym nożem nacinano takie rowki, jak widzicie. Jak ten nóż się nazywał? Teraz już nie pamiętam. Koryciak? Ryciak? Nie wiem. Rowiak? No nie pamiętam, tutaj pewnie mi zaraz w komentarzach podpowiecie, jak się taki nóż nazywał. I po odsłonięciu tej kory, zrobieniu takich prążków, tutaj siekierą, czy siekierą chyba to się robiło, takie zacięcie i pod to był podstawiany kubek. Tędy spływała żywica, tu jeszcze są resztki żywicy, do kubka. Z tej żywicy później wytwarzano taką substancję, która była używana do lakierów w lakiernictwie i do produkcji różnych innych rzeczy. Ja też pamiętam, jak dziadek takie kubeczki zawsze od leśniczego przynosił. Jak mieliśmy młocarnię, to było koło napędowe i chodził pas. I dziadek później ten kubek z tą żywicą podkładał i żywicował pas. Po co już to nie wiem, no chyba żeby nie miał takiego oporu, żeby lepiej ta młocarnia ciągnęła, ale tak właśnie pamiętam z dzieciństwa. Do żywicowania też nie były przeznaczone pierwsze lepsze sosny, tylko musiała ona mieć około 100 lat i być żywicowana na około chyba 8 do 10 lat przed planowaną wycinką. Także to też miało duże znaczenie. Ta była żywicowana, jak ja byłam dzieckiem. To powiedzmy miała 100 lat i teraz plus jeszcze tych dobrych 30 lat. 130 lat ma jak nic ta sosna. Relikt przeszłości, piękny relikt. Tutaj jest kolejna sosna i też takie nacinanie, spałowanie nie było przypadkowe, nie można sobie było go robić od tak, jak nam się chce, na całej powierzchni pnia, tylko można było robić maksymalnie do 3/4 tutaj obwodu pnia. Akurat tu jest z dwóch stron zrobiona taka spała. Po co drzewu żywica? Bo też może się pojawić takie pytanie. To jest naturalny środek, który zapobiega, chroni drzewo, jak ono zostanie uszkodzone przez mechanicznie, na przykład jakąś maszyną, czy przez piorun. Sosna wydziela wtedy żywicę, klajstruje całą tą, powiedzmy, ranę i drzewo nie ulega całkowitemu uschnięciu, tylko ono tak jakby się regeneruje. No inaczej, jak piorun strzeli, rozłupi taką sosnę na pół,
czy zostanie ona bardzo mocno uszkodzona, ale jak jest małe uszkodzenie, to ona jest w stanie dzięki żywicy się zregenerować. Żywica też chroni drzewo przed szkodnikami. Jak ma gdzieś jakąś ranę, to ta żywica wycieka, zakleja i owady już nie pójdą do takiego drzewa. Renia idzie po rozum do głowy, bo tu już wieje. Tak, Renia bez czapeczki i Renia z czapeczką. Wychodzimy na otwartą przestrzeń i zaczyna hulać. Osobiście powiem Wam szczerze, że nie lubię chodzić w czapkach, bo mi zaraz głowa swędzi. Jakby mi stado wszy latało po głowie. Nie wiem, czy też macie takie uczucie. Dlatego staram się chodzić bez czapki. Włosy mi się nie przetłuszczają. I no nie lubię chodzić w czapkach. No co tam dużo gadać. Ale trzeba rozum chronić. Co by mi nie wyparował? Oj, Renia. Bo jak mi rozum wyparuje, to będę jak ten przysłowiowy głąb z kapusty. Nikumata. A tutaj zobaczcie ałycza, dziczka, jak już pięknie się rozwinęła. I jeszcze tak ze 3 dni i pąki już pękną, będą kwitły. Ale pięknie. Pszczoły będą miały raj. Bardzo ona pyli. Jak tylko one rozkwitną, to tutaj będzie jeden brzęk. Bardzo ładnie pachnie. Niby taka dziczka, prosta. U nas na te śliwki mówiło się hitlerki. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że wszędzie ich tutaj po wojnie było pełno. Niemcy nasadzali te śliwki. Takie malutkie, czerwone, ale one żółte. Ale są dobre. Tych czerwonych osobiście nie żółte? Bardzo lubię, bo one są cierpkie. Ale żółte są, ojeju. Ty, a to nie jest tak, że się mówią mirabelki na nie, czy coś takiego? No to jest chyba to, bo wiele osób właśnie mówi mirabelka, dziczka. No u mnie się mówi o hitlerki. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam taką potężną śliwę u nas w ogródku, tam gdzie teraz mamy altankę. Taka, chciałam powiedzieć, job twoją mać wysoka. Taka wielka śliwa i tam tatuś zrobił nam huśtawkę i żeśmy się z siostrą na tej huśtawce huśtały. Trasa ta tradycyjna, z tej strony las, a tutaj moje włości i gruszka. Gruszka, którą sadził jeszcze dziadek. Przy drogach kiedyś w ogóle, na pewno pamiętacie, było sadzonych bardzo dużo drzew i Niemcy mieli taką mentalność, taką zasadę, że przy wszystkich drogach głównych sadzili całe szpalery drzewek owocowych. Po co? Po to, że ja się kiedyś doczytałam i rozmawiałam pamiętam z takim starszym człowiekiem, oczywiście Polakiem, ale on tam znał tą kulturę i mówił, że Niemiec miał taką zasadę, że sadzi drzewka nie dla siebie, tylko dla wszystkich. Że jak jedzie wędrowiec, głodny, spragniony, czy jakikolwiek inny mieszkaniec tej wsi, innej wsi, żeby mógł sobie tego owoca nazbierać do zjedzenia, do zaspokojenia głodu i ewentualnie do jakichś tam przerobów. Te drzewka były sadzone wszędzie, dbano o nie pieczołowicie, wręcz można powiedzieć hołubiono. I pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak się jechało nawet na Ługi Górzyckie za Kostrzynem, jak jechaliśmy do babci, to były całe szpalery drzew, były jabłonie, były grusze, ale jakie one były przepyszne. I do dzisiaj jeszcze, jak się chodzi tutaj po lasach, ja wiem, gdzie jeszcze takie są stare poniemieckie drogi, rosną grusze, rosną jabłonie i to są takie jabłka, że naprawdę, no fakt, one są malutkie. Może jakby tam o nie zadbał, to by były większe. I tutaj tą gruszkę dziadek sadził. Mój dziadek był w obozie w czasie II wojny światowej. Później został skierowany na roboty do Baora i tak w tych Niemczech tam był, obserwował to rolnictwo, obserwował ich kulturę i jak wrócił już później do Polski, do swojej wsi, później przyjechał tutaj, to też miał już tak chyba właśnie tam z tych czasów pobytu u Niemców zaszczepione, żeby te drzewka wszędzie sadzić. Gdzie tylko mógł, nasadzał drzewa takie normalne i owocowe. Tutaj
później razem z tatą i ja już pamiętam, było nasadzonych setki drzew, ale że jest blisko lasu, jeleni było bardzo dużo, no więc one skorowały te drzewka. Ale są, tutaj jest gruszka, którą właśnie dziadek posadził, rodzi przesmaczne gruszki. Jest ona dziko rosnąca, nie przycinamy jej, nic, ale gruszki fenomenalne. Tutaj jest jabłonka, też staruszka już taka, babulinka. Jabłka ma bardzo duże, soczyste, ale najsmaczniejsze są dopiero po pierwszym przymrozku. Pamiętasz je, Aga? Pamiętam, jak jechałyśmy z mamą z pola, żeśmy wracały i mama, o, leżą jabłka i dawaj, zbieramy jabłuszka. I tutaj są kolejne dwie grusze. Jedna tam na rogu jest druga, ale te już są całkiem inne jak tamta. Tamta pierwsza jest taka dosyć duża, słodziusieńka, a te są takie malutkie. I moja babcia jak żyła, to zawsze mówiła pierdziołki albo kierdziołki. Teraz już nie pamiętam, ale dziadziuś zawsze, jego zadaniem było nazbierać kosz i babcia w piecu chlebowym te gruszki suszyła. Mieliśmy piec chlebowy. I później już mama też razem z babcią na blaszkach, na takich, to były takie specjalne blaszki, bo te gruszki puszczały sok, nakładły. Wiecie, jak pachniało w całym domu tymi gruszkami? Dzisiaj już pieca chlebowego nie mamy. Suszę w suszarce elektrycznej, ale uwierzcie mi, ja do dzisiaj pamiętam zapach tych suszonych gruszek z pieca chlebowego. Tych właśnie pierdziołków czy kierdziołków, jak je tam zwał, tak zwał. Ale były smaczne. A tutaj jest nasza łąka. Kiedyś tutaj było pastwisko i zawsze mówiliśmy, jak rodzice jeszcze mieli krowy, to mówili, wygoń krowy na pierwsze pastwisko. To było wiadomo, że to było tutaj. I pamiętam taką sytuację z dzieciństwa. Jeszcze dziadek żył, myśmy byli takimi nastolatkami. No i wiadomo, że dzieci na wsi od najmłodszych lat były zapoznawane z przyrodą, z pracą i z pracami maszynami rolniczymi. No i my z kuzynem też umieliśmy jeździć już tymi ciągnikami i któregoś raz, a nasz dziadek miał taką manię, że on wszystko na migi pokazywał. Na przykład stał i nawigował, słuchajcie. Tak pokazywał. I tutaj kuzyna uczył. O, sarenki trzy tam daleko są. Mhm. Trzy sarenki. Czekaj, może uda mi się je. Może ci się uda zbliżyć. No, są, są, są. I gdzieś tam biegną. No to. Są, są. Ale nie są wystraszone, bo lusterka mają nieduże. Lusterko to jest ta biała plama, ale w żargonie łowieckim to się nazywa lusterko. I to służy sarnie do komunikowania się z innymi, a konkretnie do ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Jak one są spokojne, to te białe plamki na pośladkach są małe. Ale jeżeli wyczują zagrożenie, że coś im może zagrażać, to automatycznie ta plama się rozlewa na cały tyłek, na cały zad. Komunikuje to właśnie kolejne sarny, które się znajdują z tą pierwszą, która stoi tam powiedzmy na straży, czy jak to się tam u nich odbywa, że jest zagrożenie i wtedy one dają dyla, krótko mówiąc. A wracając tutaj, właśnie uczył, znaczy kuzyn już umiał jeździć i tutaj chyba grabił siano, czy coś takiego robił. Tam od tyłu pod lasem jest takie bagienko, tam jest mokrzej. No i ten kuzyn jedzie, tu grabi, grabi, dziadek go nawiguje, tak, 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 tak. No, on jedzie, a w końcu w pewnym momencie dziadek tak, 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 pogubił się już chyba w, nie wiem, w ruchach rękoma, tak kuzyna nakierował, że ten wjechał w bagno. Jak kuzyn wjechał w bagno, a dziadek tak, klęknął i takie coś robił. My zawsze, żeśmy dziadek udawał, że se wyrywa włosy z głowy, ale ani jednego sobie nigdy nie wyrwał. On tak robił, tak. Ale przed dotknięciem włosów kulił pięści i to wyglądało, że sobie włosy wyrywa. Później myśmy już dziadka rozszyfrowali, ale tu pamiętam taką właśnie sytuację. I kuzynowi się zebrało za to, że dziadek źle nawigował. Takie czasy pamiętam, wesoło było. Renia buszuje w krzakach. Renia bierze do domu oznakę wiosny. Trochę wiosny bierze do domu. Zobaczcie, kilka dni
słońca i jak przyroda szybciutko budzi się do życia. To jest czeremcha. Ma taki specyficzny zapach ma. No. Czujesz? Pięknie kwitnie, takie ma zwisające kłosy kwiatów. Pięknie na biało kwitnie i później ma takie czarne owoce, które nie są trujące dla nas, ale nie można ich jeść dużo, bo się wprowadzi w stan upojenia alkoholowego. Co ty gadasz? Tak, tak. Pamiętam to jeszcze ze szkoły, jak nas pani Terenia właśnie uczyła z podstawówki. Dzień dzisiaj bardzo fajnie, żeśmy spędziły. Odwiedziłyśmy tutaj nasze miejsca, norkę, którą żeśmy wynalazły. Miejsce bytowania orłów. Oczywiście z tego miejsca nagrań nie ma, bo wprawne oko widzów, którzy gdzieś tutaj może mieszkają, potrafią po jednym drzewie zorientować się, w którym to jest miejscu, a tutaj nie na tym to polega. To są jednak dzikie zwierzęta, ściśle chronione i nie należy ściągać tabunów tłumów, tabunów gapiów, bo jednak trzeba prawdę powiedzieć, że to są właściciele tych terenów, wilk, orzeł, sarna czy inne zwierzęta, a my tutaj jesteśmy intruzami, krótko mówiąc, gośćmi i musimy się zachowywać tak jak goście z należytym szacunkiem do tych zwierząt. No i trzeba uważać, bo mimo wszystko to są zwierzęta dzikie i jeżeli wyczują jakiekolwiek zagrożenie z naszej strony, że zbliżyliśmy się za blisko, wkraczamy na ich prywatność, to niestety dojdzie do ataku. Także tutaj podglądanie takich właśnie miejsc typu gniazdo orła czy nora wilków, to już trzeba mieć lornetkę, którą dzierży Agnieszka. No mam, nie wiem, czy wam pokażę. Lornetka jest, także też trzeba to robić z odpowiedniej odległości. Ale takie odcinki się, znaczy takie kadry właśnie z miejsc, gdzie te zwierzęta bytują, na pewno się nie pojawią. Tu od razu uprzedzam ewentualne pytania. O, tam mogę pokazać pracę dzięcioła. Na tej akacji, tą dziurę. Tam już jest asfalt. Zaraz do niego dojdziemy i do domu będziemy miały jakieś pół kilometra, może kilometr. No. Więc z wami, kochani, żegnamy się na dzień dzisiejszy. Ja również się żegnam. Życzymy dużo zdrowia, radości, wszystkiego, co najlepsze na każdy dzień waszego życia. Uśmiechu na cały nadchodzący tydzień. Takiego pogodnego wyciszenia, skupienia w tym przygotowaniu się do świąt Wielkiej Nocy. Odrzucenia tego, co jest nieistotne. Zagłębienia się w to, co tak naprawdę powinno być priorytetem dla nas i takim wyznacznikiem, drogą, która wiedzie do właściwego celu. Życzę wam skupienia w odnalezieniu tej drogi, nie kluczenia ścieżkami niepotrzebnymi. Tego wam życzę. Żegnamy się. Do następnego.